Oto historia o tym, jak często my, ludzie, źle postrzegamy Boga, przegapiając Jego istotną cechę – miłość. Ta historia ma na celu pokazanie, że Bóg jest kochającym i wyrozumiałym Ojcem, gotowym wspierać nas w naszej ludzkiej podróży. Współczesny pogląd na Boga często opisuje Go jako surowego, gotowego ukarać każdego człowieka za jego grzechy. W rzeczywistości Bóg nie jest bezlitosnym stwórcą, który nieustannie wyczekuje naszych upadków, aby nas ukarać. Bóg nie jest kimś, kto czyha w ukryciu, gotów do natychmiastowego działania w obliczu naszych błędów. W dzisiejszym, zabieganym i zglobalizowanym świecie często odczuwamy wielką presję, nieustannie starając się spełniać oczekiwania społeczeństwa, rodziny czy samych siebie. Często czujemy się bezbronni wobec krytyki i w głębi duszy obawiamy się, że jesteśmy jedynie obiektem wytykania palcami z powodu naszych błędów. Ale czy Bóg naprawdę jest surowy, gotowy ukarać nas za każdy nasz błąd? Może warto spojrzeć na tę kwestię z zupełnie innej perspektywy. Bóg, w swojej wszechmocy, jest przede wszystkim źródłem miłości i wyrozumiałości. On nie wpatruje się w naszą duszę, wyczekując naszych upadków, by ukarać nas za nasze błędy. Wręcz przeciwnie, Bóg jest tam, by nas wspierać, pocieszać i kochać nas, niezależnie od naszych słabości. Kiedy zaczniemy postrzegać Boga w kontekście miłości i wyrozumiałości, zdamy sobie sprawę, że Bóg jest obecny w naszym życiu, aby nam pomagać, prowadzić nas i kochać nas bezwarunkowo. Bóg nie chce, abyśmy cierpieli z powodu naszych błędów, zamiast tego Bóg chce, abyśmy się rozwijali, stawali się lepszymi ludźmi i wzrastali jako duchowo silniejsze jednostki. To nasza ludzka natura popycha nas do popełniania błędów, ale Bóg jest tam, aby nam wybaczyć, gdy prosimy o przebaczenie i uczymy się na naszych błędach. Jednym z głównych przekazów płynących z tego spojrzenia na Boga jest to, że nie powinniśmy Go się obawiać, ale raczej szukać Go w naszym życiu. Nie powinniśmy unikać Boga ze strachu przed potępieniem, lecz powinniśmy Go szukać ze względu na Jego miłość i wsparcie. Wszystkie nasze działania, wysiłki, a także nasze błędy są przez Boga rozumiane i akceptowane, ponieważ Bóg widzi naszą prawdziwą naturę i pragnie, abyśmy się rozwijali jako ludzie. Ostatecznie ważne jest zrozumienie, że postrzeganie Boga jako miłosiernego i wyrozumiałego nie oznacza, że możemy robić, co tylko chcemy, bez żadnych konsekwencji. Nadal ponosimy odpowiedzialność za nasze czyny i błędy, ale możemy mieć pewność, że Bóg jest z nami w trudnych chwilach, gotów pomóc nam naprawić to, co zepsuliśmy. Wiara w miłość i wyrozumiałość Boga to jak otwarcie serca na nieskończoną miłość i wsparcie. To przekaz, który przynosi spokój, poczucie bezpieczeństwa i głębokie zrozumienie naszej duchowej drogi. Bóg nie jest surowością, lecz miłością, która płynie przez nasze życie, gotową nas podnieść, gdy upadniemy. To jest przesłanie, które może nas poruszyć do głębi i przynieść nam nadzieję, która będzie nam towarzyszyć w naszej codziennej egzystencji. Nasz Bóg jest źródłem miłości, a jednym z wyrazów Jego miłości jest dawanie nam ostrzeżeń. Ostrzeżenia w Biblii są jak drogowskazy w naszym życiu, pokazujące nam, jak unikać pułapek i błędów. Są one dowodem na to, że Bóg nie jest surowy, gotowy do natychmiastowego potępienia, ale jest kochającym Ojcem, który chce poprowadzić nas właściwą drogą. Biblia, jako źródło duchowej mądrości i wskazówek, jest pełna tych ostrzeżeń. Wielokrotnie czytamy w niej o Bożym głosie, który przemawia do nas poprzez przykazania i nauki, abyśmy unikali popełniania grzechów i błędów. To wyraźna oznaka miłości Bożej, która nie pozwala na naszą zagładę, lecz dąży do naszego duchowego wzrostu. Boże ostrzeżenia w Biblii są w rzeczywistości Jego miłością w akcji. Przypomina to sytuację, w której rodzic ostrzega swoje dziecko przed niebezpieczeństwami, jakie mogą je spotkać. Ojciec nie chce, by jego dziecko doświadczało bólu i cierpienia, więc stara się je chronić i uczyć tego, co właściwe.
W ten sam sposób Bóg ostrzega nas przed katastrofalnymi konsekwencjami grzechu i egoizmu. Historia Kaina i Abla jest doskonałym przykładem Bożego ostrzeżenia. Bóg nie czekał, aż Kain popełni grzech, by potem go ukarać. Zamiast tego starał się zapobiec temu, nakazując Kainowi uczynienie ofiary z sercem pełnym wiary. Bóg widział gniew Kaina, jego niezadowolenie z wyboru, który sam dokonał, i postanowił go napomnieć, aby wybrał drogę prawości. To wyraźne świadectwo tego, że Bóg nie chciał, aby Kain popełnił błąd. Dbał o jego dobro i napominał go w miłości. Takie podejście Boga jest głęboko poruszające, ponieważ pokazuje, że jego miłość jest wyrozumiała i pełna współczucia. To nie jest miłość, która pozwala na zło, lecz miłość, która troszczy się o naszą drogę i duchowy wzrost. Bóg jest naszym przewodnikiem, który gotów jest sprowadzić nas na właściwą ścieżkę i chronić nas przed zgubnymi skutkami naszych błędów. Kiedy zrozumiemy, że Bóg ostrzega nas z miłości, możemy bardziej świadomie podążać na naszej duchowej drodze. Plan uwodzicielskich duchów, które obecnie działają na świecie, jest bardziej intrygujący i złowrogi, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Ich celem jest dekonstrukcja przesłania Ewangelii i eliminacja z naszej świadomości takich kluczowych pojęć jak grzech. Dlaczego takie działania stanowią zagrożenie dla naszej duchowości i naszych fundamentalnych wartości? W dzisiejszym świecie, w którym zapanowała kultura relatywizmu, uwodzicielskie duchy próbują przekonać nas, że pojęcia moralne i etyczne są jedynie względne. Twierdzą, że nie ma absolutnych standardów i wartości, a to, co uważane było za grzechy w przeszłości, jest teraz postrzegane jako wyraz indywidualnej wolności i samookreślenia. To jest perfidna próba obalenia tradycyjnych wartości, które są fundamentem chrześcijańskiej wiary. Uwodzicielskie duchy starają się wprowadzić zamęt w naszych przekonaniach, przekonując nas, że pojęcie grzechu jest przestarzałe i nieaktualne. Chcą, abyśmy przestali rozróżniać między dobrem a złem, co prowadzi do moralnej dezorientacji i utraty duchowego kierunku. To jest właśnie zgodne z przepowiednią, że w przyszłości przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią. Duchy te wprowadzają zamęt w naszym myśleniu i dążą do zatarcia granic moralnych. Dlatego jest tak ważne, abyśmy zachowali czujność i pozostali wierni naszym przekonaniom. Musimy rozpoznać te duchy uwodzicielskie, które działają w naszym świecie, i przeciwdziałać ich wpływowi. Odnalezienie równowagi między miłością i miłosierdziem, a prawdą i etyką, jest kluczowe dla naszej duchowej egzystencji. Grzech to wszystko, co jest sprzeczne z wolą Bożą, która jest wyraźnie przedstawiona w Biblii jako standardy moralne i etyczne ustanowione przez samego Boga. Oznacza to, że grzech nie jest definiowany przez to, co jest akceptowalne w danym społeczeństwie lub kulturze, ale przez to, co Bóg ustanowił jako grzech w swoim Słowie. To kluczowe rozróżnienie jest niezwykle ważne, ponieważ w dzisiejszym świecie istnieje tendencja do relatywizmu moralnego, gdzie to, co jest uważane za grzech, jest często kwestią subiektywnego osądu jednostki lub grupy społecznej. To podejście prowadzi do moralnego zamętu i utraty fundamentów etycznych. Warto zrozumieć, że pojęcie grzechu ma swoje źródło w boskim prawie i miłości. Bóg, jako Stwórca i Ojciec, określa, co jest dobre i co jest złe dla naszego dobra i zbawienia. Jako ludzie często popełniamy błędy i popełniamy grzechy, ale właśnie wtedy miłość i miłosierdzie Boga stają się widoczne. Bóg nie tęskni za tym, aby nas potępić za nasze grzechy, lecz pragnie, abyśmy zrozumieli nasze błędy, nawrócili się i szukali Jego przebaczenia. Takie jest przesłanie Ewangelii, zbawienie i Boża miłość, która przewyższa nasze grzechy. Bóg, będąc nieskończenie miłosierny i troskliwy, wysyła ostrzeżenia w nadziei, że ożywią one zaciemnione sumienia ludzi i otworzą ich oczy na konsekwencje grzechu. Jego serce jest pełne miłości i bólu, patrząc na to, jak większość ludzkości odchodzi od Jego drogi.
Prorocy i duchowi nauczyciele od dawna przestrzegali przed upadkiem moralnym i duchowym, który widzimy w dzisiejszym świecie. Wielu proroków w Starym Testamencie przekazywało Boże ostrzeżenia i wzywało do pokuty. Ojciec w niebie nie chce, aby jego dzieci zbłądziły na złą drogę, ale widzi, że wielu ludzi stało się zaślepionych grzechem, ignorując Boże przykazania i standardy moralne. Jest to źródłem bólu i troski dla Boga, ponieważ Jego miłość do nas jest niepojęta. Przez wieki Bóg wielokrotnie wyciągał do ludzi swoje czułe ręce, oferując im łaskę i miłosierdzie. Jego łaskawość jest nieskończona, a Jego miłość niezmienna. Poprzez proroków, duchowych nauczycieli i różne wydarzenia historyczne Bóg próbował dotrzeć do ludzi i przypomnieć im o swojej miłości. Jednak Bóg nie narzuca swojej woli siłą. Daje nam wolną wolę, abyśmy mogli wybrać drogę do nieba sami, kierując się miłością i posłuszeństwem wobec Niego. To właśnie dlatego Boże ostrzeżenia są tak ważne, mają nas obudzić i pomóc nam podjąć mądre decyzje. Bóg nie chce, aby Jego dzieci upadały w przepaść, dlatego troskliwie przypomina nam, jakie są konsekwencje grzechu i jak możemy znaleźć zbawienie. Rzeczywiście, musimy poważnie przyjąć Boże ostrzeżenia, tak jak przyjmujemy Jego obietnice i łaskę. Bóg, w swojej niezmierzonej miłości, daje nam skarby swojej łaski i Bożych obietnic, ale jednocześnie ostrzega nas, że nie jest to proces automatyczny, nie działa jak przełącznik w lampie, który wystarczy przełączyć. Musimy odpowiednio reagować na Jego działanie. To znaczy, że nasza wiara i zaufanie są kluczowe dla otrzymania Bożych obietnic. Historia naucza nas, że brak wiary i posłuszeństwa prowadzi do odrzucenia Bożego działania. Przykładem tego jest Chrystus Pan z Nazaretu, którego większość ludzi odrzuciła ze względu na brak wiary. To ostrzeżenie, że nie powinniśmy czekać, aż inni się zmienią, czy też szukać wymówek, aby oddalić od siebie potrzebę nawrócenia. To my sami musimy podjąć odpowiednie kroki, aby przyjąć Boże dary i żyć zgodnie z Jego wolą. Kiedy Bóg wyciąga do nas ręce, nie jest to jednorazowe wydarzenie, ale ciągła obecność Jego miłosierdzia i łaski w naszym życiu. To jest wyzwanie, zrozumieć to, uwierzyć w to i żyć zgodnie z tym przekonaniem na co dzień. Musimy zdać sobie sprawę, że te ręce są tu zawsze, niezależnie od naszych okoliczności lub nastroju, a wartością jest to, jak odpowiedzialnie podejmujemy to wezwanie, z wiarą, zaufaniem i wdzięcznością.